Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Tak jak rozmawialiśmy w poprzednim, rozpoczynamy to spotkanie, ten odcinek od fantastycznego spotkania w słonecznym Monako, chociaż akurat dzisiaj będziemy grali w nocy. Przeciwko właśnie Monako, Nicea tutaj walczy o drugie miejsce w ligę. Mam nadzieję, że pokaże się z jak najlepszej strony. I mam nadzieję, że zwyciężymy to spotkanie, co umożliwi nam wejście na drugie miejsce w ligę. Jak pamiętacie, ten sezon rozpoczynaliśmy właśnie od meczu przeciwko Nicei i niestety ten pierwszy mecz na stadionie tym razem to było na stadionie w Nicei, tak jest, przegraliśmy 2 do 0 albo bodaj nawet 3 do 0. Także ten mecz, mam nadzieję, że będzie wyznacznikiem tego, że rozwinęliśmy się piłkarsko i że to był tylko wypadek przy pracy związany z tym, że po prostu nasza drużyna była jeszcze niezgrana. Na razie bardzo, bardzo mocno atakuje nas drużyna Monako, bardzo wysoko wyszli. Udało nam się wyjść spod tego pressingu, natomiast Kuba Kamiński tutaj fatalnie, fatalnie próbował dograć z powrotem do Frankowskiego. Liczę na to, że zagramy znowu tą drugą stroną boiska, bo jak pamiętacie, to ten pierwszy mecz, przepraszam, ten mecz poprzedni, gdzie graliśmy z Paryżanami i gra na tym skrzydle, gdzie był Osman Dembele, była czymś wybitnym, czymś wyjątkowym. Oj, Kefrem Turan troszkę się tutaj zamknął niepotrzebnie. Przemysław Frankowski, fantastyczne dogranie do Kuby Kamińskiego. Ten do Terema Mofiego i to nie mogło się skończyć inaczej jak bramką. Gdyby on tego nie wykorzystał, to ja nie wiem. Nie wiem, co by się musiało wydarzyć. Pięknie. Terem Mofi cieszy się tutaj przed kibicami Monako. Dziwię się, że jest na tyle odważny, że podejmuje się takich kroków. Ale super, super, naprawdę super zagranie, super akcja dwóch Polaków. Podanie do Nigeryjczyka. I ten wykańcza tą akcję lewą nogą po krótkim słupku. Bramkarz, to jest chyba Nübel, tak on się chyba nazywa, ten niemiecki bramkarz. Nie miał szans. Jak to okropnie wygląda, Terem Mofi, 4 bramki w 15 meczach. To jest napastnik. Napastnik strzelił zaledwie 4 bramki w 15 meczach. Widać, że ta forma, którą miał na początku zeszłego sezonu, ona jednak... No nie jest tak dobra, nie jest w tej samej formie, w której był jeszcze rok temu. Mam nadzieję, że ta bramka otworzy go trochę i umożliwi mu powrót do tej formy, bo bramka z Monako to jest coś wyjątkowego i coś, co na pewno zmotywuje go do zdobywania kolejnych, bo jak pamiętamy, on w Champions League, no nie myli się, gra naprawdę fantastycznie w Champions League, dużo, dużo, naprawdę dużo bramek strzela, tam bodajże 5 albo 6 bramek już w tym sezonie udało mu się ustrzelić w Premier League, natomiast problemem jest gra w Ligę. Przyjęcie fantastyczne, Kefrem Turan, och, został troszkę odepchnięty, tutaj sędzia mógł nawet, myślę, podyktować jedenastkę, natomiast nie stało się to. No i Balogun wychodził z kontrą, natomiast bardzo mądrze wycofał i Emaryszal zagrywa tutaj do piłkę na skrzydło. Singo, pamiętam, że on w ostatnim spotkaniu troszkę nas rozjechał na tym prawym skrzydle. Widać też, że większość akcji przechodzi właśnie przez to prawe skrzydło. Natomiast Ndiaye w porównaniu do Matipa nie pozwala rozkręcić się właśnie zawodnikom na tym prawym skrzydle. Przemek Frankowski, dobre podanie do Terema Mofiego. Mofi tutaj jako rozgrywający, to jest coś nowego. Toni Kroos z piłką. No, spodziewałem się tego, że być może uderzy. Natomiast fantastyczne podanie do Dembele. Lotomba uderza, niestety zbyt słabo. Kefrem Turam jeszcze tutaj odebrał tą piłkę, natomiast też nie było to przejęcie skuteczne. Kuba Kamiński kontra Singo. No, Singo to jest gościu, który aparycją przypomina Romelu Lukaku, to przy nim Kuba Kamiński niestety fizycznie nie ma szans. No i w momencie, kiedy ten Singo jest przy piłce, no to ciężko mu jest ją odebrać. Troszkę tutaj odwaliłem ze względu na to, że
ustawiłem piłkarzom skupienie na właśnie skupieniu ze względu na to, że nie mieliśmy zbyt wielu meczy, natomiast po meczu z Tuluzą, czyli po meczu pucharowym, powinienem znowu powrócić do tego zrównoważonego stylu, czyli skupieniu się zarówno na takim przygotowaniu mentalnym do spotkania, jak i przygotowaniu piłkarzy takim fizycznym i kondycyjnym. Natomiast tego nie zrobiłem, no i przez to większość zawodników teraz tej kondycji nie posiada. Mam nadzieję, że to nie będzie problematyczne. Dlatego też zdjąłem Toniego Kroosa, który właśnie tej kondycji w naszym podstawowym składzie, poza Dembele, posiadał najmniej. Natomiast nie jestem w stanie zmienić Dembele. Po pierwsze, jest to zbyt kluczowa osoba w naszej drużynie. A po drugie, zatrzymajmy się chwilę, bo to, co Kudiu Manukone teraz strzelił, to są stadiony świata. Jeszcze takiej bramki w tym widoku taktycznym, w tej analizie meczy jeszcze nie widziałem. To, co on tutaj wykonał, to było coś niesamowitego. Uderzenie prawą nogą w lewe okienko. No Nubel nie miał kompletnie szans przy tej bramce. No dodatkowo Matty Stel jest w słabej kondycji także, bo też go nie przygotowałem, także nie jestem w stanie go wpuścić w tym meczu. Monaco zdewastowane póki co. Po raz kolejny wygrywamy ważny mecz. Tymczasem wygrywamy, nie wiadomo jak to się skończy. Mam nadzieję, że wygramy koniec końców to spotkanie, bo nasza obrona jest w wybitnej formie. To i Lotomba tutaj teraz właśnie pokazał mi, w jakiej wybitnej formie jest, bo został zrobiony jak dziecko. Henry, Le Marshall, do Neto. Neto, super dribbling, natomiast Kudiu Manukone popisał się fantastyczną obroną. No i mamy kontrę. Lotomba, dobre dogranie do Dembele. Dembele odegrał mu na szybko i z powrotem piłka u Dembele. Ominął jednego zawodnika. Henry kontra Dembele. Dembele źle podał, natomiast piłka odbiła się tak, że wróciła do nóg piłkarzy Onice i Teremofi niestety tą piłkę traci. Natomiast Zakaria nie ma kompletnie pomysłu, jak przedrzeć się przez szyk nawet pomocy u drużyny z Nicei. Paris Saint-Germain widzę, że tutaj z Toulouse wygrywa 2-0. To nas no troszkę interesuje ze względu na to, że jednak do Paryżan tracimy bodajże 4 punkty. Też Paryżanie potknęli się w tej poprzedniej kolejce. Zaledwie zremisowali ze swoim przeciwnikiem. Przez to z 9 punktów w ciągu dwóch meczów tak naprawdę spadła ta różnica bramkowa do punktów 4. Co zrobi Marcin Bułka? Wybronił tą piłkę. Niesamowita interwencja naszego zawodnika. Kefrem Turam tutaj się teraz nie dogadał z Kudiu Manukone. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Todibo, fantastyczny odbiór. I znowu mamy piłkę. Czy to ma być może będzie kontra? Teremofi, ach, troszkę tutaj spowolnił tą akcję, ale wychodzi dalej z piłką. Fantastyczny dribbling. Poddanie do Dembele, takie dość niepozorne, a jednak fantastyczne. Z powrotem piłka zagrana piętką do Teremofiego. Ten do Kudiu Manukone. Decyduje się drugi raz na taki strzał z dystansu. Tym razem słupek. Niewiele brakowało i gościu strzeliłby drugą praktycznie identyczną bramkę. Z troszkę dalszej odległości, ale to, że zdecydował się na ten strzał. Czapki z głów. No i co? Bramki zdobywają zawodnicy tacy jak Kudiu Manukone oraz Teremofi. Super sprawa. Super sprawa. Wygrywamy 2-0. Tak jest. Niesamowicie istotne zwycięstwo w kontekście walki o ligę. Walki o zwycięstwo w rozgrywkach francuskiej najwyższej ligi. Przechodzimy do pytań. Chłopcy sprawili się pięknie. Wskakujemy na drugie miejsce w tym momencie. Na drugie miejsce. To jest coś niesamowitego. Nicea, ostatnie wyniki prezentują się niesamowicie. To trzeba przyznać, że to, co ci chłopcy robią, to jest coś niesamowitego. O właśnie, bardzo dobrze, że o tym wspominamy. Tutaj skupimy się w pełni na kondycji. Super, naprawdę póki co ta drużyna, te dwa ostatnie odcinki, te jakże ważne mecze z Paryżanami i z drużyną z Monako są
naprawdę wybitne. I to, w jaki sposób ci chłopcy sobie radzą w tych meczach, to jest coś niesamowitego. Ja ich nie sprzedaję. Ja ich chcę wypożyczyć co najwyżej. Zarówno Wojtek Wilk. Dobra, elegancko. Wszyscy już są w pełni skupieni na kolejnym meczu. Mamy kondycję na odpowiednim poziomie. Dobra, ustawimy sobie tym zawodnikom, którym wiemy, że i tak nie będą raczej grali, pełne skupienie na skupieniu, jakkolwiek to nie brzmi. No i jedziemy dalej. Dzień meczowy. Tym razem gramy z Stade Reims. No, nawet fajną mają tutaj formę, bo 3 razy zwyciężyli, 2 razy zremisowali. Przesymulujemy sobie szybciutko ten meczyk. Zwyciężamy aż 4-1. Dembele, Tel, Zaire Emery oraz Kefren Turan, strzelcami bramek. Wygrywa także Paris Saint-Germain w Cup de National. My awansujemy już do ćwierćfinału. No i przed nami tym razem kolejne spotkanie. Kolejne spotkanie jest z drużyną Saint-Étienne. To jest jedna ze słabszych drużyn w naszej lidze. Tracimy dalej. Dalej 6 punktów. Terem Mofi to jest zawodnik w tym momencie jeszcze nie do ruszenia. Myślę, że przynajmniej 1-2 sezony jeszcze u nas pogra. No chyba, że naprawdę będzie grał fatalnie. Kacper Wilk, zgadzamy się na to. Ilie. Jeżeli Ilie zostanie sprzedany, to ja szybko poszukam, albo nie poszukam, tylko po prostu ściągnę jednego z naszych zawodników, tych młodzieżowych, z powrotem do klubu. Chciałem przeskipować, no ale ze względu na to, że dostajemy naprawdę multum ofert. Tak jest, Ilie podchodzi od nas, no nie, to Kacper Wilk, póki co. Odchodzi na wypożyczenie na 2 lata. Fajnie, podoba mi się to. Rare Shilie także od nas odchodzi. O, niestety, ta kariera nie potoczyła się na pewno w Nicei, tak jak on by sobie to wyobrażał. Kolejne wypożyczenie. Tomek Malinowski na pół roku, no i Wojtek Wilk na 2 lata. Do Realu Oviedo. Myślę, że to jest taki dobry kierunek na to, żeby rozpocząć tą taką poważną karierę. Tak samo jak ruch Tomka Malinowskiego do Watford, to też myślę, że jest dobra decyzja. Przyspieszamy sobie to. Widzę, że kolejne oferty transferowe spływają do nas. A nie, na razie tylko informacje odnośnie tego, kto został wypożyczony. Ja sobie przejrzę nasz zespół, czy któryś z tych naszych zawodników... Dobra, jest jeszcze 3 zawodników, którzy nie są wypożyczeni. Ależ tutaj jest siła, widać, że jest siła w tej młodzieży u nas. Widać, że staramy się wypożyczać tych wszystkich zawodników. Dobra, to Dibo to nawet w ogóle nie ma dyskusji. Ja go w życiu nie sprzedam. Kamiński, oferta z Manchesteru City. To też jest coś ciekawego. Ojojoj, ale... Bo ty masz klauzulę odstępnego, prawda, Kamiński? Za niedługo trzeba będzie ci ją usunąć. Bo ja sobie nie wyobrażam teraz, żeby ktoś mi podkupił mojego fantastycznego lewego skrzydłowego. No to jest gościu, który jest naszą gwiazdą w tym momencie. I nie wyobrażam sobie Nicei bez tej lewej strony, polskiej lewej strony. Jest, jeszcze jest oferta wypożyczenia. Zaire Emery. Ja tutaj nikogo się nie będę pozbywał. Musimy wziąć pod uwagę to, że ten Zaire Emery, mimo tego, że on już tutaj u nas gra 2 rok i ma już 80 overola, on ma zaledwie 18 lat. No, na pewno Marcina Bułki także nie sprzedam. Też ciekawa rywalizacja na pozycji bramkarza. Wydawało mi się, że ta rywalizacja nie będzie potrzebna. Natomiast z perspektywy czasu, patrząc na to, że i Bułka, i Grabara mają ocenę pod 80,
To myślę, że było potrzebne. Obaj ci zawodnicy widać, że ciągną do tego, żeby stać się pierwszymi napastnikami w naszej drużynie, pierwszymi bramkarzami w naszej drużynie. My tymczasem przesymulujemy sobie spotkanie z Saint-Étienne. Mam nadzieję, że zwyciężymy w tym meczu. Wygrywamy. Papageja oraz Ousmane Dembele strzelcami dwóch bramek dla naszej drużyny. No i teraz przechodzimy, myślę, że do najważniejszego spotkania w tym sezonie. Zobaczmy jeszcze, jak Paris Saint-Germain poradzi sobie. Atletico Bilbao chce kupić Polaka, tak? Co za bullshit. Och, ta gra to czasami jest po prostu tragedia, jeśli chodzi o te transfery. To jest coś, co naprawdę powinno zostać o wiele lepiej dopracowane w tej grze. Bo wygląda to fatalnie. Dobra, co my tu mamy? Aha, wiem, co chciałem sprawdzić. Zobaczmy sobie jeszcze zespół. Jak to wygląda, jeśli chodzi o statystyki? Dembele, najwięcej bramek. Kamiński, druga ilość największych bramek. Natomiast on tutaj widać, że zdecydowanie jest najlepszym zawodnikiem naszej drużyny w ligę. 6 bramek, 6 asyst. Terem Mofi, 4 bramki, 3 asysty. Matys Tel z większą ilością bramek. Kefren Turam, 6 bramek, także Zaire Emery, 4 bramki. Jak wygląda w ogóle Toni Kroos? No, Toni Kroos nie wygląda najlepiej. A ze względu na to, że on nie wygląda najlepiej, to ja sobie pokuszę się o pozostawieniu go na ławce w dzisiejszym spotkaniu. Jeżeli nie wynika z niego nic dobrego, to po co go tutaj trzymać? Natomiast będziecie niestety musieli obejrzeć sobie dzisiaj czy ja chcę to zrobić? Nie, chyba nie chcę tego robić. Co ja bym chciał tutaj potestować? A może to? Albo to? Nie, to jest bez sensu. Potężne główki też bez sensu. A myślę, że to będzie dobre. Tak, tak. Myślę, że trening podań w meczu przeciwko... Takie playstyle podań w meczu przeciwko Paryżanom to na pewno będzie coś dobrego. Ach, prawie już w pierwszej sytuacji strzeliliśmy bramkę. Piękna brameczka. Przelobowaliśmy tutaj Marcina Bułkę. Kolejna dobra sytuacja. Z przewrotki próba, całkiem ciekawa. Och, tym razem się nie udało. Znowu kolejna próba, taka powiedzmy półprzewrotka. Ojojoj, ależ to było nieudane dośrodkowanie. Dobra, strata. Piękna bramka, piękna, fantastyczna bramka. Ojojoj, ależ taki centrostrzał powiedzmy. No, taka typowa ekstraklasa tutaj się odpaliła. Dobra, dobra próba. Taka przewrotka, no to coś pięknego. Ale bramka, Scorpion Kick. Bicycle Scorpion Kick. Dośrodkowanie. My już mamy tutaj ustawione sobie te playstyle. Także mecz z Paryżanami na pewno będzie czymś ciekawym. Tym bardziej, że mamy już właśnie te playstyle. Troszkę sobie wzmocniłem tą naszą drużynę. No bo też mecz jest mega istotny. Ależ próba. No zdecydowanie myślę, że te umiejętności podawania piłek będą na plus dla naszej drużyny. Okej. Okay. Przechodzimy sobie jeszcze do wywiadu. Merci, bienvenue à tous. Nous allons passer aux questions. Wyniki w kratkę? Jakie wyniki w kratkę? O czym oni bredzą? My jesteśmy w tym momencie chyba najlepszą drużyną w lidze. Bezapelacyjnie jesteśmy najlepszą drużyną w lidze. Zastanawiam się. Myślę nad tym, czy by tutaj tego Toniego Kroosa ściągnąć z drużyny. Na pewno Matip zejdzie i wejdzie sobie Kiwior. No dość ciężka decyzja. Proszę bardzo, poza Lotombą i poza Bułką mamy wszystkich praktycznie plus 80. Dobra.
Tak myślałem o tym, żeby go ściągnąć, ale jednak zdecydowałem się teraz, że pozostawię tych wszystkich zawodników. No i co? Troszkę dłuższy dzisiaj ten odcinek. Natomiast mecz z Paryżanami i mecz z Monako to są najważniejsze spotkania w tym sezonie. Zdecydowanie najważniejsze spotkania w tym sezonie. A kolejny mecz gram jeszcze z Marsylią, także już w ogóle abstrakcja. Abstrakcja. Ile my spotkań rozegramy w tych następnych odcinkach? Wyobraźcie sobie, że my jesteśmy dopiero na półmetku tego sezonu. A jeszcze przecież mecze. Lidze Mistrzów, mecz z Monako, a nie, Monako już graliśmy drugi. Ej, faktycznie, to tak naprawdę to są teraz takie kluczowe mecze w tym sezonie. Potem już będzie z górki, potem już będzie w zasadzie sama symulacja. Bo jedyne co nam pozostanie, to potem już Liga Mistrzów. Jak rozegramy jeszcze ten mecz z Marsylią sobie, to potem już nie zostaje nam nic z takich tych powiedzmy topowych zespołów. A tymczasem zaczyna się to dość nieciekawie, natomiast Todibo fantastycznie, fantastycznie tutaj zasekurował. No dość spory błąd naszego prawego obrońcy. Fantastycznie Dembele podaje do Terema Mofiego i ten uderza w słupek. No nie, no to jest niemożliwe. Niemożliwe jest to. To była obrona Donnarumy. O proszę, to tego się nie spodziewałem. Byłem przekonany, że ten słupek po prostu. No Terem nie trafił tego strzału, no ale myślę, że dalej miał tyle czasu, że powinien wykończyć tą sytuację. Tymczasem Toni Kroos z dośrodkowaniem. Próba dogrania do Ousmane Dembele. Nie mam pojęcia dlaczego akurat do niego. Kudjuma Nukone do Endiaszy. Endiaszy do Przemysława Frankowskiego. Ten rozpędza się z piłką. Podaje do Terema Mofiego. Manu Kone, Mofi. O, Mofi jest niebezpieczny, jeśli chodzi o tą piłkę tutaj na wśród przedpolu. Jeżeli on ma. Todibo do Dembele. Dembele do Turama. Z pierwszej piłki. Kamiński. Co zrobi z piłką? Zszedł na swoją prawą nogę, zrobił delikatny dribbling, wyminął tutaj tego prawego obrońcę i uderzył nie do obrony po dłuższym słupku. Kuba Kamiński, początek tego spotkania, a my znowu zaczynamy fantastycznie ten mecz przeciwko Paryżanom. Tym razem gramy w Nicei, tym razem cały stadion jest z nami. Spójrzcie, piękny dzwut Marquinhosa, uderzenie po długim słupku, piłka jeszcze odbiła się tutaj od słupka. Przepiękna bramka naszego Ropolaka Rodaka w tym jakże ważnym meczu na szczycie Ligę. Siódma bramka w 20 spotkaniach. No, 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 po raz kolejny trzeba powiedzieć sobie szczerze, że Kamiński, jak i cała ekipa Nicei prezentuje się póki co fantastycznie. Parejo. Miejmy nadzieję, że ten mecz skończy się zwycięstwem. Endiaszy, oj, troszeczkę uciekł nam tutaj. Monaco tymczasem prowadzi w spotkaniu swoim z Olympiakiem Lyon. Toni Kroos, super od przejęcie piłki, ale dalej Ansu Fati z piłką. Podanie do Parejo, Parejo. Marcin Bułka, tak jest, Marcin Bułka. Fantastyczna obrona naszego bramkarza. Oj, no to powinien być gol. Ale Marcinek fantastycznie tutaj zareagował, odebrał, przejął tą piłkę i wybił ją na rzut rożny. Piękna, piękna obrona Marcina Bułki. Asensio tymczasem atakuje. No, dość mocno zabrali się do ataku Paryżanie po tej stracie bramki. Przemek, ojojojojoj. No, tym razem to już nie było szans, żeby tego nie przepuścić. Za duża luka w obronie. O, Jan Sufati, zdobywcą bramki na 1 do 1. No, Mbappe tutaj fantastycznie pogubił Frankowskiego. No, sytuacja była na tyle ciężka i na tyle trudna do obrony, że Marcinowi tym razem się nie udało. Ale bądźmy dobrej myśli. Myślę, że dalej. To, co prezentuje drużyna z Nicei, jest czymś, co definiuje i pozwala nam myśleć o zwycięstwie w tym spotkaniu. Super podanie, dobry strzał, natomiast znowu nie wpada bramka. Terem Mofi bardzo blisko strzelenia kolejnej bramki w tym sezonie. Nie udało się, trudno. Toni Kroos, stały fragment gry na Todibo. Piłka wybita z linii bramkowej. Z linii bramkowej piłka została wybita. Przemek Frankowski, oj, nie wygrał tego
tego pojedynku główkowego. Szkoda. Kefrem Turan tutaj także nie przejął tej piłki. Jak było blisko w tej sytuacji. Tyle sytuacji bramkowych. Mam nadzieję, że się to nie zemści na nas. Bardzo wysoko nasi środkowi obrońcy wychodzą. Nie podoba mi się to. Ale dopóki odbierają piłkę, to jest ok. Teren Mofi. Dobre podanie na Dembele. Mam nadzieję, że on to weźmie i zgasi ją w odpowiedni sposób. Ominął tutaj Marquinhosa. Co zrobi z piłką? Czy to nie był faul? To nie był faul, ależ on się tutaj teraz, ten Dembele, zamieszał. Szkoda, szkoda, naprawdę szkoda, bo to powinna być bramka. To powinna być bramka. On powinien tutaj lepiej się zachować. Szkoda. Szkoda, bo mieliśmy dużo sytuacji bramkowych. Nie wykorzystaliśmy żadnej z nich. Znaczy w zasadzie wykorzystaliśmy jedną po fantastycznej, samodzielnej akcji. Wejdzie sobie do tej budowy. Myślę nad Matysem Telem. Ale Matys Tel wejdzie sobie do portu. Budowy wejdzie na SPD. Mam nadzieję, że on poczaruje coś w tym meczu. Przejęcie piłki. Paryżan. Mbappé. Odgrywa piłkę do tyłu, do Ugarte. Super przejęcie. Kudiumanu Kone. Mbiashie. Szkoda, że stracili tą bramkę. Ale widać było, że no, ofensywa Paryżan jednak tym razem nie pozostawiła żadnych wątpliwości naszej drużynie. To Dibo za głęboko moim zdaniem z piłką, tym bardziej, że nie ma żadnych możliwości podania. Jednak znalazł Osmana Dembele. Dembele z piłką. Nie było faulu. I czy to będzie rzut rożny? Och, no właśnie, to jest bolesne. Bolesne jest to, że tutaj Marquinhos wybił tą piłkę niemalże z linii. Budawi, wykonawcą stałego fragmentu gry. Podanie na Dembele. Dembele główkuje i po raz kolejny Gianluigi Donnarumma ratuje drużynę Paryżan przed stratą bramki. Tymczasem Kefrem Turam, uderzenie i gol z dystansu. Nie udało im się pokonać Gianluigiego Donnarummy w normalny sposób, w taki sposób z akcji, za pomocą główki, za pomocą różnego rodzaju akcji, które wyprowadzane zostały i wprowadzały piłkę do pola bramkowego, do pola karnego. No to Kefrem uderzył zza pola karnego i nie pozostawił suchej nitki na Gianluigi Donnarummie. I ten traci bramkę. Wejdzie sobie tutaj teraz Matys Tel i wejdzie sobie Zaire Emery, były zawodnik Paryżan także. Mam nadzieję, że zmienię ich w dość rozsądnym momencie. Chciałem ich wpuścić przed rozpoczęciem meczu po bramce Kefrema Turama, natomiast nie udało się. Oj, Ndiaye teraz popełnił fatalny błąd, ale Marcin Bułka to broni. Co ten Ndiaye wyczynił najlepszego? Zmiana. Kudiumanu Kone schodzi, wchodzi Warren Zaire Emery, no i wchodzi Matys Tel za Terem Mamofiego. Ale co ten Ndiaye zrobił? Jaki on tam popełnił błąd? Mam nadzieję, że to nie skończy się bramką dla Paryżan. No, niestety kończy się. Marquinhos strzelcem drugiej bramki dla Paryżan. Ach, błąd Ndiaye powoduje, że remisujemy dalej z Paryżanami. Szkoda, bo my tworzymy akcję, generujemy sobie mnóstwo okazji bramkowych, strzelamy dwie bramki, no a w zasadzie Paryżanie mieli dwie sytuacje, no i dwie bramki wpadają z tego. Matys Tel, no, traci piłkę jeszcze. Nie, jednak jej nie traci, ale nie zagrał najlepiej. Budawi, dobrze. Kefrem Turam, Kamiński, Matys Tel, och, szkoda, że się tak zachował. No, Boże. Ten młodzieżowiec, no, nie popisał się teraz. Mam nadzieję, że nie wyjdzie z tego kontra, która nas pozbawi szans na zwycięstwo w ligę. No, remis też nie będzie zły, aczkolwiek zwycięstwo tutaj liczyło się najbardziej. Marcin Bułka po raz kolejny w fantastyczny sposób antycypuje strzał Kyliana Mbappé. Szkoda, ale myślę, że jeszcze nie ma co się załamywać. Może jeszcze z tego zdobędziemy gola. Och,
No, obrona na razie nie daje rady. Ale kto daje radę? Daje radę Marcin Bułka. Fantastyczna obrona w tym momencie. No to powinien być gol. To powinien być gol. Ale ten chłopak fantastycznie broni póki co. Kolejne dośrodkowanie na Marquinhosa. I kolejny raz Marcin Bułka staje na wysokości zadania. Tym razem strzał nie był jakiś skomplikowany. Ale trzeba było go obronić. Kolejna akcja Paryżan. Ależ oni atakują tą drużynę Nicei. Kolomuani wypchnięty poza pole karne. Nuno Mendes. Ach, Kefren Turam. Zagraj Mery. Bliski odebrania piłki. Brian Ruiz strzela bramkę marzenie i daje chyba zwycięstwo Paryżanom. No szkoda. Szkoda tej sytuacji, szkoda tego meczu. Myślę, że jak i menedżer, jak i zawodnicy są załamani. No uderzenie pierwsza klasa, jak on ją zawinął tą piłkę. No stadiony świata, Fabian Ruiz strzelcem wybornej bramki. No tutaj nie dało się z tym nic zrobić. Niestety, ale chyba przegramy to spotkanie. Doliczone zostały 3 minuty. Budawi tutaj widać, że atakuje dość mocno. Ale Kefren Turan traci piłkę. O niestety, musimy się pożegnać z tymi 3 punktami, a to są niesamowicie istotne 3 punkty w kontekście walki o mistrzostwo Francji. I jeszcze jedna bramka, jeszcze jedna bramka. Mbappe, cóż on strzelił za bramkę. No, Paris Saint-Germain pokazało nam, gdzie jest nasze miejsce. Niestety. No tym smutnym akcentem kończymy ten odcinek. Ja mam nadzieję, że my się jakoś pozbieramy z tego i powalczymy w dalszym ciągu o godne miejsce dla naszej drużyny w Ligę. No nie udało się. Walczyliśmy jak równy z równym, ale zabrakło nam trochę siły w końcówce. Jeżeli Wam się to podobało, zostawiajcie lajki, subskrypcje, a ja się z Wami żegnam. Trzymajcie się. Cześć.